Spotkałyśmy się z Barbarą Włodarczyk, żeby porozmawiać o sztuce reportażu. Powiedz, praca reportażystki to był przypadek czy wybór? Absolutny wybór. Reportaż to jest moim zdaniem królowa gatunku telewizji, dlatego że reportaż to jest opowieść obrazem. I tak naprawdę dobry reportaż to jest taki reportaż, kiedy się wyłączy dźwięk i zrozumiały jest przekaz od pierwszego do ostatniego kadru. Ja taki test zawsze sobie robię po zmontowaniu swoich reportaży z cyklu Szerokie Tory. Wyłączam dźwięk, co nie znaczy, że dźwięk jest nieważny. Oczywiście dźwięk również odgrywa ważną rolę, ale mówię o opowieści obrazem. I jeśli rozumiem, o co chodzi, to znaczy, że udało mi się opowiedzieć tę historię obrazem. A pamiętasz swój pierwszy reportaż? Tak, oczywiście. To był reportaż o bezdomnym chłopcu w Moskwie, o Waśce, 10-letnim chłopcu, który nigdy nie chodził do szkoły, który sam się uczył czytać i pisać, ale był nad wyraz dojrzały i mądry. I tam się nauczyłam pokory wobec bohaterów, bo żeby zdobyć zaufanie bohatera, trzeba traktować go poważnie, nawet jeśli to jest dziecko. I ja z tym chłopcem rozmawiałam jak z równym. Rozmawiałam z nim na bardzo poważne tematy. O aborcji, o demokracji, z tym 10-latkiem? O AIDS. I on pięknie o tym wszystkim mówił i to było bardzo poruszające. Ja się nad nim nie rozczulałam, ale przez to był jeszcze bardziej poruszający. Jedyny moment, kiedy on zachował się jak dziecko, to było, kiedy rozmawialiśmy o Putinie i pytałam się, skąd ty to wszystko wiesz, kto jest prezydentem, jaką on prowadzi politykę, a Wasia mówi, bo ja jak koczuję na dworcu w Moskwie, to tam jest telewizor, ja oglądam wiadomości i pytam się go, naprawdę ciebie interesują wiadomości? A on mówi, oczywiście, że tak, ale najbardziej mówi, lubię filmy rysunkowe, multiki. I to był jedyny moment, kiedy się uśmiechnął i wyszło takie prawdziwe dziecko z niego. Powiedziałaś o zaufaniu. Powiedz jeszcze, jak zdobywasz zaufanie swoich bohaterów, rozmówców. Jak w ogóle do nich docierasz? Jak sprawiasz, że zdejmują maskę z twarzy? Jest mi dużo trudniej niż reporterom, którzy pracują w kraju, dlatego że ja nie mam możliwości wcześniejszej rozmowy z moim bohaterem. Ja go poznaję w czasie zdjęć i mam bardzo mało czasu, żeby go nakłonić do tego, by stał się moim bohaterem. Kiedy wiedziałam, że będę robiła reportaż o bezdomnych dzieciach, musiałam znaleźć osobę, która mnie zarekomenduje i wprowadzi. To jest osoba, która ma i cieszy się ich zaufaniem, dlatego że takie dzieci są agresywne. Agresja jest ich reakcją obronną i na ulicy nie da się podejść do dziecka. Trzeba być przez kogoś wprowadzonym. Tą osobą był taki społecznik, który prowadził dla bezdomnych dzieci stołówkę. I ja usiadłam sobie w czasie obiadu i zrobiłam sobie taki w cudzysłowie casting. Obserwowałam te dzieciaki i najpierw mi się spodobał taki typowy, umorusany, odurzony klejem. I myślę, świetny bohater. I nagle wszedł właśnie Wasia. I to było coś niebywałego, bo taka perełeczka. On był jakiś czysty, przytomny. Zupełnie nie pasował do tego stereotypu. I intuicja mi podpowiedziała, że to jest dobry bohater. I rzeczywiście tak było. Ale wracając do zdobywania zaufania. Bardzo pomaga mi formuła mojego reportażu i mojego cyklu. Jeden dzień. Tak, ale ten umowny jeden dzień to tak naprawdę realizujemy dwa, a czasami nawet trzy dni, jeśli się uda. I przez to, że spędzam z nim tyle czasu, od rana do wieczora, przynajmniej przez dwa dni, to oczywiście dużo łatwiej się zżyć, niż kiedy się spotyka z bohaterem na chwilę. Przy czym, dlaczego to jest takie ważne, że te dwa dni spędzam z nim od rana do wieczora? Naturalną skłonnością człowieka jest przy krótkim spotkaniu, że chce się zaprezentować podświadomie lepiej niż w rzeczywistości. Krótko mówiąc, gra. Ale nie można grać dwóch dni. Można grać godzinę, pół dnia, no nawet jeden dzień, ale nie dwóch dni. W końcu wychodzi prawdziwa natura. A poza tym ja robię wszystko to, co on, czyli ja się narażam wtedy, kiedy on się naraża. Ja z kibolami jechałam na mecz z Kijowa do Żytomierza. Ja brałam udział w nocnej akcji z graficiarzami. Ja z chłopakami z Dagestanu brałam udział w porwaniu dziewczyny dla Orzenku. Krótko mówiąc, to, że my razem bierzemy udział
w tych wszystkich czynnościach, o których powiedziałam, to oczywiście też zaufanie większe dzięki temu zdobywam, ale jest jeszcze jedna rzecz. Otóż ja nigdy nie oszukuję swoich bohaterów. Ja nigdy nie mówię im, że zrobię coś, czego potem nie pokażę, albo że mam jakieś inne intencje, inny zamiar. Nie manipulujesz. Kiedy na przykład robiłam reportaż o miliarderze z Charkowa, a jak się domyślasz, bardzo trudno nakłonić ludzi tak bogatych, oligarchów ze wschodu do zwierzeń, głównie dlatego, że ich życiorysy są takie, jakie w cudzysłowie szmerane, tak? Ale ja, i jak oni mówią, pieniądze lubią ciszę. Najbogatszy człowiek na Ukrainie, Rinat Achmetow, powiedział kiedyś: nie pytajcie mnie o pierwszy milion, pytajcie mnie o pierwszy miliard. I to jest bardzo znamienne. Ale kiedy robiłam reportaż z miliarderem z Charkowa, ja go nie kokietowałam. Ja mu od razu powiedziałam, że mnie interesują jego powiązania z władzami, jego kariera. I on odpłacił mi szczerością. Nawet jak nie chciał czegoś powiedzieć, to nie mówił: proszę wyłączyć kamerę. Tylko dawał takie oko, robił do widza. Tam jest taka scena w reportażu, kiedy my stoimy przed pięknym hotelem, który on buduje w Charkowie, bo on jest jednym ze sponsorów Euro 2012. I ja go pytam, jak to było w przeszłości, że wiadomo, że w latach 90. strzelaniny na ulicach były powszedniością. I pytam się go, czy w jego biografii, w czasie, kiedy on robił karierę, zdarzały się takie momenty, a on tak spojrzał i mówi: no Barbara, my stoimy przed pięknym hotelem, jest piękna pogoda, a pani tylko o tej przeszłości i o przeszłości. Ale naprawdę ten unik był odpowiedzią na pytanie. Tak, było to, tylko nie chcę o tym mówić. Basia, a powiedz, w jaki sposób szukasz tematów do swoich reportaży? Czy to jest, ja sobie tak wyobrażam, że często to jest wynik jakiegoś przypadku, ale często jest to też praca koncepcyjna, prawda? Oczywiście, że tak. No ja przede wszystkim bardzo dużo czytam rosyjskiej prasy i oglądam telewizję rosyjską i nie tylko rosyjską, ale czasami jest to przypadek. Tak było na przykład, kiedy ja jechałam z Baku do takiej wioski Nardaran, gdzie żyją ortodoksyjni muzułmanie. I po drodze mieszkaliśmy w hotelu w Baku i codziennie dojeżdżaliśmy przez te dwa dni na zdjęcia. I pierwszego dnia jadę i widzę coś, co wydaje mi się kosmicznym krajobrazem. Otóż pola naftowe i wśród tych pól stoją takie pompy. Rosjanie nazywają to kacialki. Takie, które się bujają. I one w ogóle wydają niesamowity dźwięk, bo one przez cały dzień słychać takie skrzypienie. Tu, 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 a do czego tu służą? Do wydobywania ropy. I cóż ja widzę, że między tymi pompami stoją jakieś domy. I mówię do kierowcy: chodźcie się zatrzymam, bo to jest coś niebywałego, przecież tam nie mogą mieszkać ludzie. Wychodzimy i rzeczywiście ziemia czarna, tam łatwiej jest o ropę niż o wodę. Nic tam nie rośnie. Żeby wyhodować najmniejszego kwiatka, to trzeba przywozić tony ziemi. Zapach jest tak straszny, że po 5 minutach już głowa boli. I okazuje się, że w takich warunkach mieszkają ludzie, bo tam jest tania ziemia. I pomyślałam sobie, nie, no ja muszę zrobić reportaż o tej wiosce, bo to jest coś tak nieprawdopodobnego. Reporterem jest się cały czas, tak? Tak. Obserwując rzeczywistość. Oczywiście, że tak, bo to jest jedna z moich zasad. Pierwsza koronna zasada to jest jeden bohater, a druga, że ja nie kreuję rzeczywistości, tylko podglądam rzeczywistość. Ja po prostu chodzę, jeśli chodzi o bohatera, krok za moim bohaterem, patrzę, z kim się spotykam, jak żyje, jak mieszka, o czym rozmawia. Tak, ale do czego zmierzam, że najlepszym scenarzystą jest samo życie, no bo co można wymyślić lepszego na przykład od historii milionera, który miał kiedyś jachty, apartamenty, pałace, a teraz się przeniósł i mieszka w chacie wiejskiej i hoduje kozy. German Sterlingow. No to była postać, której chyba nigdy nie zapomnę, bo sam był bardzo barwną postacią. To jest taka postać, o której marzy każdy reporter, w tak zwany samograj. Tak barwny, że reporter nic nie musi robić, tylko go podpuszczać i on już udźwignie wszystko, bo jest tak barwną i ciekawą postacią. Ale nie tylko takie. A co może być ciekawszego i kto wymyśli lepszą historię niż taka wioska Mansurowo pod Kurskiem? Tak zwana potiomkinowska wioska, gdzie się urodził dziadek Miedwiediewa i kiedy Miedwiediew ogłosił, że przyjedzie odwiedzić swoje rodzinne strony, wioska przeszła remont generalny. Ale jaki? Otóż wyasfaltowano drogę. Kobiety zaczęły zamiast walonek nosić buty na obcasach.
we wszystkich domach wstawiono plastikowe okna. Podłączono internet, chociaż w wiosce mieszka tylko 300 osób i w ogóle w większości starsze panie, które w ogóle nie mają pojęcia, do czego to służy. Do sklepiku zaczęto dowozić francuskie bułeczki zamiast gorzałki. Ale na czym polega absurdy tej pokazówki? Bo to są rzeczy być może dobre. No, dzięki temu wszystkiemu oczywiście wioska zmieniła swój wygląd. Tak, bo była kanalizacja jeszcze przy okazji i gaz doprowadzono. Ale na przykład do kliniki miejscowej sprowadzono aparat USG, tylko nie było ani jednej osoby, która umiała ten aparat obsługiwać. Włączyć. Na poczcie zainstalowano telewizję satelitarną, tyle tylko, że pilota do telewizora ma tylko i wyłącznie pani kierowniczka i zawsze go nosi przy sobie. I to pokazywało te absurdy, tym bardziej, że pokazówki rzeczywiście mają długą historię w Rosji i mało tego zdarzają się do dzisiaj, powiedziałabym, dość nagminnie. Mówisz, że tworzenie reportaży to jest takie umiejętne podglądanie, a czasem nie masz wrażenia, że to jest podglądactwo? Nie. Nie, no są granice, których nie można przekroczyć. Jakie to są granice dla ciebie? No tutaj to jest ewidentne, no to jest zgoda mojego bohatera. Co innego jest paparazzi, który wbrew woli osoby filmowanej usiłuje odnaleźć coś i pokazać coś, czego może by nie chciała ta osoba. Tutaj to jest jednak zupełnie inna sytuacja. Ja jestem umówiona z bohaterem, robię to, co on, uczestniczę w tym, co on. To jest zupełnie inna kategoria jednak. Ale powiedz, czy są takie granice, których byś nie przekroczyła jako reporterka? Pewnie, że tak. Znaczy to już wiemy, łamałaś prawo podczas robienia reportaży. Może powiem tak, byłam na pograniczu prawa, bo reportaż to jest opowiadanie o faktach i oczywiście każdy reporter może się zetknąć z taką sytuacją, powiedzmy, wątpliwą moralnie, dlatego że opisuje się czasami naganne zjawiska, czasami opisuje się łamanie prawa i żeby to wszystko pokazać, trzeba być w środku, ale nie robi się tego dla sensacji, tylko żeby pokazać jakąś ważną rzecz. I otóż rzeczywiście biorę udział w przygotowaniach i później w samej akcji porywania dziewczyny. Przy czym dziewczyna była w dobrej komitywie z chłopcem, oni się kochali, a nie mogli się pobrać dlatego, że rodzice dziewczyny się na to nie godzili. Ale nie wiedziała naprawdę o tym, że będzie porwana, było to duże zaskoczenie. Oczywiście łamałam prawo, chociaż to jest bardzo silna tradycja i do tej pory nikt nie zdołał jej wyplenić. Natomiast nigdy bym się nie odważyła na sfilmowanie i na udział w porwaniu wbrew woli dziewczyny, czyli w sytuacji, kiedy dziewczyna nie byłaby jakoś związana z tym chłopcem. Tej granicy już bym nie przekroczyła. I na szczęście z moją parą wszystko się dobrze skończyło, chociaż ja nie ośmieliłam się podejść do tej dziewczyny i nawet się z nią nie spotkałam. A masz czasem taką ochotę, potrzebę, żeby interweniować w życie swoich bohaterów? Bo często dotykasz bardzo takich kontrowersyjnych, bardzo trudnych tematów. Jak mogę interweniować? No nie za bardzo nie mogę. Mogę interweniować w ten sposób, że pokażę reportaż i ktoś zareaguje i pomoże. Ja sama nie mam takich instrumentów, żebym mogła zmienić komuś życie, ale czasami rzeczywiście dzięki temu, że jest pokazywany ten reportaż, odzywa się coś w ludziach, pomagają. Tak było niedawno całkiem, kiedy robiłam reportaż o dzieciakach bezdomnych w Odessie. I wyobraź sobie, że przyszło bardzo dużo listów z zapytaniem, w jaki sposób można pomóc tym dzieciom. Ale wracając jeszcze do takich reportaży, które zrobiły na mnie duże wrażenie i w których też mogę powiedzieć, że balansowałam na pograniczu prawa, to był reportaż o neofaszystach w Rosji. Ja go robiłam w 2003 roku, kiedy jeszcze nie było, tak dużo się nie mówiło o tych ruchach nacjonalistycznych w Rosji. Brałam udział w takim spotkaniu organizacyjnym, gdzie uczestnicy tego spotkania głosili jawnie rasistowskie hasła. Mogłaś to gdzieś zgłosić? Mogłam zgłosić, ale nawet nie było takiej potrzeby, bo jak się dowiedziałam i jak wynikało z rozmów,
Rosyjska milicja dobrze o tym wiedziała, to były znane postaci. Zresztą mój bohater parę lat później trafił do więzienia i odbył wyrok 3 lat. Wyszedł jeszcze gorszy, nic się nie zmienił. A dlaczego na mnie zrobiło takie to ogromne wrażenie? Po pierwsze dlatego, że jak ja jechałam do Moskwy robić ten reportaż, to myślałam, że robię zjawisko marginalne, że oni są krzykliwi, ale nie groźni. A na miejscu zobaczyłam zdeterminowanych, wykształconych i gotowych na wszystko morderców. No nie boję się użyć tego słowa, dlatego że rzeczywiście oni regularnie urządzają pogromy na imigrantów o niesłowiańskich rysach twarzy i rzeczywiście tam giną ludzie. Dlatego mówię to z pełną świadomością. A trudny był po pierwsze dlatego, że mówię, że miałam do czynienia z bandytami, a po drugie dlatego, że oni stale próbowali mnie wciągać do dyskusji. No nie można dyskutować z rasistami. To no, są pewne granice. Gdybym zaczęła prowadzić z nimi dyskusję, to przyznałabym, potraktowałabym ich jak partnerów. Chociaż myślę, że ten Tasak, straszne przezwisko, prawda? Tasak wzięło się stąd, że zawsze miał przy sobie obosieczny nóż. Ten przywódca, tak? Tak, mój bohater. I myślę, że gdyby nad tym Tasakiem popracować, to jeszcze byłyby z niego ludzie, dlatego nawet jego na swój sposób lubiłam, ale był straszny. Pamiętam ostatnią scenę, która zresztą, którą kończy się reportaż, ale naprawdę to była nieplanowana scena. Otóż po zdjęciach odprowadzałam mojego bohatera z kamerą windą do domu. Pomyślałam sobie, a jeszcze nagramy kilka ostatnich kadrów. Mieszkał wysoko, chyba na 14 czy 15 piętrze i jeszcze przyszło mi do głowy, że zadam mu jedno pytanie. Pytam go, czy ty kiedyś zabiłeś człowieka? A on się uśmiecha na to i mówi, nie wiem na pewno, ale mam taką nadzieję, bo jak się komuś 15 minut skacze w takich buciorach i pokazał ręką swoje czarne buty na grubej podeszwie, to jest szansa, że ten ktoś nie żyje. Spojrzałam na niego i powiedziałam, wiesz co, po tym nie mam do ciebie więcej pytań. I w tym momencie, jak na zawołanie, winda stanęła, otworzyły się drzwi. On stanął w tych drzwiach, tak jak oni, wzniósł prawą rękę do góry i krzyknął Slava Rosji, czyli chwała Rosji. I tak się skończył ten reportaż. Ryszard Kapuściński mówił, że nie wierzy w bezstronne dziennikarstwo, w taki formalny obiektywizm. A ty wierzysz? W moich reportażach nie ma komentarza, zauważ. Tam są tylko wypowiedzi moich rozmówców i jeśli pada jakiś tekst lektorski, to jest tylko i wyłącznie informacja. Techniczna informacja na zasadzie, jest godzina 9 rana, podjeżdżamy pod dom bohatera. Didaskalia takie trochę. Tak, 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 tak. Także wydaje mi się, że jednak udaje mi się zachować tę bezstronność. No, nie zdarzyło mi się, żeby któryś z bohaterów był niezadowolony, żeby któryś z bohaterów zgłaszał jakieś pretensje. No to chyba jest najlepszy dowód na to, że jednak obiektywnie. Chociaż mówię, ja nie oszczędzam moich bohaterów i zadaję im czasami trudne pytania. A dokąd twoim zdaniem może doprowadzić właśnie takie zaangażowane, nieobiektywne dziennikarstwo? To niesie ze sobą bardzo duże ryzyko. Niesie ryzyko zrobienia krzywdy bohaterowi, zrobienia krzywdy osobie, którą opisujemy. Dlatego to jest niedopuszczalne. No ale myślę, że u nas tak naprawdę, mówię o reportażach, ja nie mówię o jakiejś politycznej publicystyce, nie zauważyłam w ostatnich czasach wśród naszych reporterów, reportażystów, jakkolwiek ich nazwiemy, żeby byli nieobiektywni. A powiedz jeszcze, na jakie błędy, na jakie pułapki najbardziej narażony jest reportażysta w swojej pracy? Jedną z takich pułapek może być chęć manipulowania przez bohatera. I rzeczywiście tutaj trzeba wykazać dużą czujność i mieć uszy i oczy otwarte, żeby zobaczyć, czy sami nie stajemy się ofiarą jakiegoś oszustwa. Ale mówię, formuła mojego programu to wyklucza, dlatego że przez te kilka dni my się poznajemy. Nikogo nigdy o to nie podejrzewałaś ze swoich bohaterów? Nie, nie. Ja ostatnio robiłam taki reportaż o sekcie, która wielbi Putina i czci Putina jako kolejne wcielenie apostoła Pawła. I miałam wątpliwości co do szczerości mojej bohaterki,
Dlatego, że to jest osoba wykształcona, w przeszłości zajmowała eksponowane stanowiska i była bizneswoman i obracała się wśród elit w Rosji, w Niżnym Nowgorodzie. I czasami miałam wrażenie, że ona gra, ale do końca nie, także do końca nie mogę powiedzieć, w jakim stopniu wierzy w to, co mówi, a w jakim stopniu gra. Ale w większości nie miałam takich wątpliwości. Ale wiesz co, jeszcze ci powiem jedną rzecz, że tak naprawdę ja najlepiej lubię takie reportaże realizowane gdzieś w terenie, nie w jakimś wielkim mieście, tylko w rosyjskiej tak zwanej głubince, czyli na prowincji. I na swój użytek zawsze dzielę dziennikarzy na dwie kategorie. Salonowi i plebejscy. Salonowi to są ci, którzy się dobrze czują na salonach, w rozmowach z politykami, a plebejscy to są tacy, którzy lubią właśnie rozmawiać z ludźmi z dołów. Przy czym ja nie oceniam. Chociaż przy tych plebejskich bardziej się uśmiechasz. Tak? Tak. Bo ja absolutnie się sama zaliczam do kategorii plebejskich dziennikarzy, przy czym mówię, nie oceniam, która z tych kategorii jest lepsza, która gorsza, po prostu inni. Mhm. Ja się lepiej czuję w rozmowach ze zwykłymi ludźmi i znacznie lepiej mi się rozmawia z prostymi ludźmi, bo bogaci ludzie, ludzie ze świecznika mają dużo więcej do stracenia i dlatego rzadko kiedy bywają tak naprawdę szczerzy. A jakie twoje cechy są najbardziej przydatne w pracy reportażysty? Upór, otwartość, wytrwałość? Podpowiadam trochę. Empatia. Mi się wydaje, że empatia. Że to jest cecha, która bardzo pomaga każdemu reporterowi. No i intuicja, bo tak naprawdę nie ma jednej recepty na dobry reportaż, bo z reportażem to jest trochę tak jak z przepisem kulinarnym, często do tego porównuję, że każda gospodyni ma swoje sposoby, które czynią tej potrawy niepowtarzalnymi. I tak jest trochę z reportażem, że samo abecadło warsztatu nie wystarczy. Trzeba mieć intuicję i trzeba mieć szczęście. I każdy reporter tak naprawdę w wyniku doświadczenia musi sam wypracować swój styl. Ważne, żeby nie przesolić. I ważne, żeby nie przesolić, tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.